Maciej Okruszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dziś moim gościem jest dr Weronika Rokicka, indolożka z Katedry Azji Południowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. 15 lutego w Indiach zabił się Sandeep Nahar. Był to aktor bollywoodzki, raczej drugoplanowy, ale mimo to jego śmierć wywołała dyskusję ogólnokrajową ze względu na towarzyszące jej okoliczności. Czy mogłaby pani o tym troszeczkę więcej opowiedzieć? Rzeczywiście przez ostatni rok trwania pandemii wiemy, że przynajmniej 10 osób się zabiło spośród aktorów i aktorek. I były to zarówno osoby grające role drugoplanowe, jak i osoby, które możemy zaliczyć do gwiazd. I rzeczywiście tą gwiazdą wokół samobójstwa, której było najwięcej dyskusji, jest to aktor Sushant Singh Rajput, powszechnie nazywany po prostu swoim imieniem, czyli Sushant, który zabił się w czerwcu zeszłego roku. Ale łącznie jest to 10 takich dość znanych osób, które na przestrzeni tego roku się zabiły. Na pewno tych samobójstw było więcej. My po prostu słyszymy o tych osobach, które są najbardziej znane. To skupmy się w takim razie na tej największej gwieździe, o której pani już wspominała, ponieważ faktycznie samobójstwo miało miejsce w czerwcu zeszłego roku, ale towarzyszące mu okoliczności ciągną się w zasadzie do dziś i wypływają non-stop w mediach nie tylko poświęcających uwagę Indiom, ale są na tyle kuriozalne, że są przywoływane przez media nie wchodzące w tematykę bollywoodzką z reguły. Tak, to jest sprawa, która mam wrażenie, że stała się taka głośna w Indiach, przynajmniej z dwóch powodów. Jeden powód to był oczywiście taki, że on zabił się w czerwcu, lockdown w Indiach zaczął się w marcu, trwa już parę miesięcy i można powiedzieć, że to był taki moment, kiedy osoby sobie zdały sprawę, że o właśnie do tego między innymi będzie nas prowadzić pandemia, nie tylko do tysięcy ludzi, którzy umierają na COVID, ale również do osobistych dramatów, ludzi, którzy stracili pracę i stracili swoją pozycję przez pandemię, przez lockdown. No i on był takim, powiedzielibyśmy, takim widocznym przykładem, więc to na pewno jedno. Dwa, Bollywood zawsze wzbudza silne emocje i prowadzi do najróżniejszych plotek, teorii spiskowych. I to była śmierć, w którą wiele osób nie chciało uwierzyć. Też rodzina na pewno tego zmarłego aktora nie chciała uwierzyć początkowo, że było to samobójstwo. W związku z tym narastały teorie spiskowe, kto się przyczynił do tego samobójstwa. No bo nikt nie wątpił, że to było samobójstwo, bo to dość szybko stwierdziła policja i prokuratura. Niemniej, no właśnie, kto go popchnął do tego samobójstwa i co sprawiły. Teorie, i pojawiły się teorie spiskowe. Mhm. Pierwszą taką osobą, nazwijmy to oskarżoną, a przynajmniej oskarżoną przez opinię publiczną, stała się jego była dziewczyna. Oni zerwali niewiele wcześniej, więc jak gdyby dla wielu osób było oczywiste, że ona w naturalny sposób jest powiązana jakoś z tą sprawą. Rozpoczęła się niesamowita medialna nagonka na tę jego byłą partnerkę, która jest aktorką również. I z czasem rzeczywiście doszło do jej oskarżenia, ale co ciekawe, ona nie jest oskarżona o jakiegoś rodzaju przyczynienie się do śmierci Sushanta, tylko jest oskarżona o posiadanie narkotyków, dlatego że w czasie przeszukania w jej mieszkaniu znaleziono narkotyki, podobno jakąś niewielką ilość, no ale to nie ma znaczenia. Tutaj chodziło o to, żeby znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego i wydaje się, że ona jest takim kozłem ofiarnym w tej całej sprawie. Trafiła zresztą do aresztu z tego powodu na kilka tygodni. Tak, ją zamknięto i zupełnie było oczywiste, że to jest działanie nieadekwatne do jej przewinienia, do tego przestępstwa, jakim jest posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Mhm. Było dość oczywiste, że to jest jakiegoś rodzaju nagonka i że policja też dała się wciągnąć w taką społeczną paranoję, bo to było naprawdę niesamowite, ile też czasu medialnego poświęcano tej sprawie i w jaki sposób też ukazywano tę aktorkę jako taką diabelską postać, która go opętała i doprowadziła do śmierci. To było rzeczywiście na swój sposób ciekawe oglądać taką medialną panikę wokół niej. Więc to jest jeden, nazwijmy to, obszar tych doniesień medialnych i tego szumu medialnego, który wokół tego jego samobójstwa się zaczął. A druga debata, która trwała równolegle, to była debata dotycząca tego, czy on nie zabił się dlatego, że był outsiderem, był człowiekiem, który zrobił karierę w Bollywood, ale wciąż był
można powiedzieć, na początku swojej drogi, dlatego że on był znany tak naprawdę od tak 7-8 lat. Był człowiekiem znikąd, nie należał do żadnej dynastii bollywoodzkiej, bo takie w Bollywoodzie funkcjonują. Nie należał do żadnej znanej rodziny. Po prostu w czasie lockdownu nie miał żadnego wsparcia od nikogo. Pierwotnie był studentem inżynierii, który wygrał jakiś reality show i potem zaczęła się jego kariera, prawda? A później wielkim takim przełomem była rola znanego, legendarnego w zasadzie kapitana drużyny narodowej w krykiecie. Tak, on rzeczywiście zagrał w takich filmach, które były bardzo głośne. Pierwszy film to był film, w którym on zagrał jeszcze, to nie był jego debiut, ale to był naprawdę taki film przełomowy w jego karierze. Bardzo piękny film Kai Po Che, taki tytuł nosi. Opowieść o trzech przyjaciołach, takich ze zwykłego, średniej wielkości miasta w Indiach, którzy, no o ich przyjaźni i o różnych przeszkodach, które w życiu ich czekają. Rzeczywiście piękny film, no i też ta trójka aktorów była wspaniale dobrana i rzeczywiście on również zabłysnął w tym filmie. To był rok 2013, jeśli dobrze pamiętam. Później rzeczywiście dostał tę niesamowicie ważną rolę w swojej karierze w filmie MS Dhoni, no w filmie biograficznym kapitana krykietowej reprezentacji Indii. Też bardzo dobry film, bardzo dobra rola. No i rzeczywiście on był taką wschodzącą gwiazdą Bollywood, a jednocześnie właśnie takim człowiekiem. Powiedziałabym, że coraz mniej liczne są takie osoby, które rzeczywiście są totalnie znikąd, które po prostu się wybiły częściowo za sprawą swojego wyglądu. Mhm. On był po prostu niesamowicie przystojny. To prawda, ale też wymaga to ogromnego uporu i pracy. Pewnie też jakichś takich naturalnych predyspozycji aktorskich, dlatego że on nie miał wykształcenia aktorskiego. No na pewno dużo pracy w to włożył, żeby dojść do tego miejsca, w którym był przed 2020 rokiem. Jest to tragiczna historia, no i taka właśnie historia, która była idealna, żeby wywołać dyskusję o tym, czy Bollywood w ogóle jest dzisiaj miejscem, które jest otwarte na takich ludzi jak on i czy to nie środowisko filmowe skupione w Mumbai nie doprowadziło do jego wyobcowania, takiej alienacji i ostatecznie do jego śmierci. Porozmawiajmy o tym, bo poruszyła pani już kilka wątków. Chciałbym zacząć od takiego pierwszego, Sandeep Nahar, czyli aktor drugoplanowy, który grał z nim razem w tym biopiku krykietowym. Kiedy w lutym tego roku popełnił samobójstwo, to zamieścił wpis na swoim Facebooku, gdzie skarżył się między innymi właśnie na stosunki pracy w Bollywoodzie, gdzie pisał, że profesjonalizm oznacza bezduszność, ponieważ bardzo często jest tak, że nic nie jest przyklepane aż do ostatniego klapsa. Czyli w tym sensie, że obiecana rola, podpisany kontrakt nic nie znaczą. I przy okazji tej śmierci jego bardziej znanego kolegi, taka narracja, która się pojawiła w indyjskich mediach, była właśnie taka, że Bollywood jest beznóżną maszyną, która po prostu wyciska ludzi. Czy faktycznie tak jest? Czy to była część takiego pompowania sprzedaży w czasie covidowego lockdownu, gdzie po prostu nie było innych tematów do opisywania? Tak i tak moglibyśmy powiedzieć, bo Bollywood jest, tak jak przypuszczam, że przemysł filmowy też w innych krajach, szczególnie jeżeli tutaj mówimy, pamiętajmy o kinie komercyjnym i to byśmy tak powiedzieli skrajnie komercyjnym, w tym sensie, że to są filmy nastawione na zysk. Wiadomo, że tam od czasu do czasu gdzieś tam na peryferiach Bollywood powstają też filmy o bardzo dużej wartości artystycznej, ale jak gdyby głównym celem tych filmów jest robienie pieniędzy. W związku z tym oczywiście niewątpliwie mamy bezdusznych producentów i ludzi, którzy inwestują ogromne pieniądze w to, żeby film odniósł sukces i żeby się na tym wzbogacić. Więc jest to taka ogromna machina filmowa nastawiona na zysk. No i nie ukrywajmy, że ten zysk się przede wszystkim liczy. Do tego dochodzą oczywiście, tak jak w wielu przemysłach filmowych, stosunki pracy oparte przede wszystkim na kontraktach, które no jeżeli osoba nie ma dostatecznie silnej pozycji i sama sobie nie wynegocjuje, czy nie ma dobrego agenta, który wynegocjuje dobre warunki, no to te umowy często mają słabe warunki, czy to dla osób początkujących, czy dla takich, no nazwijmy to, słabszych w tym przemyśle. Tu pani wspomniała też wcześniej o tym, że 23 marca wszedł taki ostry lockdown, jeżeli chodzi o przemysł filmowy i to pokazało, przynajmniej tak wynikało z doniesień, że nagle ludzie stracili z dnia na dzień całkowite źródło dochodów. Czy były jakieś formy wspierania dla artystów indyjskich, którzy zostali bez żadnego zarobku na wiele, wiele miesięcy?
Tak, warto podkreślić, że na te wiele miesięcy bez żadnych dochodów zostali nie tylko ci znani aktorzy, to jest tak naprawdę pewien czubek góry lodowej, tak naprawdę największy problem mieli ci wszyscy, te wszystkie osoby, które odpowiadają za stronę techniczną powstawania filmów, które odpowiadają za scenografię, za to, co dzieje się na planie. I największym wsparciem, i to brzmi trochę tak, jakbyśmy się przenieśli w XIX wiek, ale największe wsparcie, jakie dostawały te osoby z obsługi technicznej, to był między innymi taki, nazwijmy to, fundusz celowy, który stworzył wielki gwiazdor bollywoodzki Salman Khan, który rzeczywiście zarabia grube miliony na swoich filmach i ma po prostu bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I w ramach takiej filantropii, pokazywania, jakim jest dobrym człowiekiem, właśnie utworzył taki fundusz dla osób, które straciły całkowicie jakikolwiek dochód w wyniku lockdownu. To, czego najbardziej się obawiano na tym pierwszym etapie, jak lockdown się zaczął, to przede wszystkim, że te osoby całkowicie odpłyną z branży filmowej. Kiedy ta branża filmowa kiedyś wróci do pracy, to tych osób po prostu nie będzie. Że ich nie będzie dlatego, że praktycznie wszyscy z tej obsługi technicznej pracowali na dniówki. Trudno jest sobie to wyobrazić, aczkolwiek praca na dniówki w Indiach jest w ogóle bardzo, bardzo rozpowszechniona. I wykracza daleko poza ten sektor filmowy, prawda? Tak, tak, oczywiście. W bardzo, bardzo wielu sektorach zatrudnia się na dniówki. Mhm. W sektorze filmowym również. Więc ta dyskusja o tym, co stało się z Hollywood w czasie pandemii, to jest oczywiście dyskusja z jednej strony o tych, którzy są na samej górze, o aktorach, którzy, no część z nich właśnie straciła dochód, ale z drugiej strony są to wciąż bardzo uprzywilejowane i bogate osoby. Z drugiej strony właśnie są te osoby z obsługi technicznej, które w większości pracowały na dniówki z dnia na dzień. Straciły dochód, musiały sobie szukać jakiejś nowej pracy i po prostu odpłynęły z tej branży. Ale tak naprawdę to jest też taka debata o tym, kto dzierży władzę w Bollywood i kto przetrwa, bo chyba nie mamy wątpliwości, że w przemyśle filmowym, tak jak w bardzo wielu innych branżach, przetrwają najsilniejsi. Kiedy mówi Pani o najsilniejszych, to też już wcześniej wspomniała Pani kolejny wątek, który chciałbym poruszyć, czyli nepotyzm. To jest dyskusja, która również przetoczyła się przez ostatnie miesiące w Indiach. Ona już toczyła się kilka lat temu, ale teraz nabrała znowu siły. Mówi się o tych bollywoodzkich dynastiach. Jak funkcjonują te rodziny, które, tak jak Pani powiedziała, są na samym szczycie? Mamy parę dynastii, które już naprawdę można nazywać dynastiami, dlatego że mamy na przykład czwarte pokolenie ludzi, którzy pracują w tym przemyśle. Ich dziadkowie, pradziadkowie to były osoby, które były pionierami, pionierkami filmu w Indiach. I następnie ich dzieci i dalej ich dzieci robiły kariery w Bollywood. To nie zawsze jest tak, że to dziedziczenie przebiega tak, że mamy aktora, który robi wielką karierę i następnie jego syn również zostaje aktorem. Często to jest tak, że załóżmy dziadek pisał piosenki do filmów. To jest bardzo poważny zawód w Bollywood, więc proszę, z europejskiego czy amerykańskiego punktu widzenia to się nie wydaje poważny zawód w ramach przemysłu filmowego, ale w Indiach tak. Więc załóżmy, że dziadek był autorem piosenek, następnie syn był aktorem, a teraz wnuk, już dorosły, jest reżyserem. I tych dynastii jest kilka i rzeczywiście mam wrażenie, że z dekady na dekadę obserwujemy, to jest po części naturalnym procesem, coraz mniej jest tej przestrzeni dla osób całkowicie z zewnątrz. No dlatego, że te dynastie się rozrastają. Są osoby, które się wrzeniają w te dynastie. Tak, chodzi do słynnych takich połączeń właśnie quasi-królewskich, w tym sensie, że to jest wewnątrz własnego... Ale są też osoby, które prawda wrzeniają się w dynastię, czyli że są tymi outsiderami, czy zaczynają jako outsiderzy, a później udaje im się. No to trochę dziwnie brzmi, prawda? Ale jeżeli mówimy takim językiem dynastii, to rzeczywiście trzeba tak to nazwać. No wrzeniają się i następnie w jakiś sposób awansują przez to, że teraz już należą do tego rodu, do tej dynastii. I rzeczywiście jest parę takich dynastii. Jest kilka dynastii Kapurów. Nazwisko Kapur jest dość popularne, w związku z tym nawet w Bollywood jest więcej niż jedna dynastia Kapurów, aczkolwiek ta najbardziej znana to jest rzeczywiście dynastia, która sięga całkowicie początków Bollywoodu, jeszcze kina niemego. Później mamy pierwszego wielkiego gwiazdora kina indyjskiego już po uzyskaniu przez Indie niepodległości, Radzia Kapura. No i później mamy kolejne pokolenia. Dzisiaj czwarte pokolenie jest na szczycie w Bollywood, Ranbir Kapur.
bardzo znany aktor, około 35 lat ma, no i rzeczywiście bardzo wcześnie zaczął grać w filmach, no i teraz ma status gwiazdy i no to jest tylko jeden z przykładów dynastii. Ich jest tak około 10 takich naprawdę potężnych dynastii. Bo mniej liczących się sprawdziłem, że jest 80 kilka. Tak, dlatego, że są też takie, bym powiedziała, mniejsze, dlatego, że mamy takie dynastie, które dopiero bym powiedziała, że zaczynają, dlatego, że na przykład mamy dzisiaj młodą aktorkę i ojciec był znanym aktorem w latach 70. i 80. Jeszcze ciężko mówić o dynastii, bo to są dopiero dwa pokolenia. To też jest oczywiście zjawisko, ale nazwałabym dynastią dopiero te rodziny, które mają minimum 3 pokolenia. Co jest i tak niesamowite, że ich jest właśnie tak około 10 takich minimum 3 pokoleniowych rodzin, z których wszystkie te 3 pokolenia pracują w Bollywood i to często to są prawdziwe gwiazdy w swoich dziedzinach. Jak powiedziałam, to może być tak, że ojciec jest bardzo znanym reżyserem, a syn jest bardzo znanym aktorem. To są osoby, które są naprawdę na szczycie i które naprawdę zarabiają miliony. No właśnie, ale czy bycie na szczycie łączy się też z talentem? Bo w 2017 roku Saif Ali Khan, czyli aktor, zresztą syn znanej aktorki, która swoją drogą pochodzi z jednej z najbardziej znanych i wpływowych rodzin w Kalkucie, napisał taki słynny list otwarty, w którym kłócił się z tymi, którzy właśnie zarzucają Bollywood nepotyzm, i on słynnie porównywał tam aktorów do koni wyścigowych. Że jak się skrzyżuje konie wyścigowe, które wygrywają, to z tego wychodzi lepszy koń, i że jego zdaniem tak samo jest z aktorami. Natomiast od połowy zeszłego roku przetoczyła się przez internet indyjski taka dyskusja, że to jednak nieprawda, i jego taką chyba kulminacją była zorganizowana akcja internautów w związku z premierą filmu Sadak, drugą częścią w zasadzie filmu Sadak, który jest dokładnie obsadzony przez rodziny, reżyser, jego córki, jego brat i tak dalej, i tak dalej. I internauci wszędzie, gdzie mogli, obniżali mu noty w internecie, w recenzjach tam, gdzie jest to możliwe, na przykład na IMDb, ale także część aktorów wewnątrz Bollywoodu też zaczęła o tym mówić, że role nie są obsadzane względem talentu, tylko właśnie tych powiązań. Czy zdarzyła się taka atmosfera, że może dojść do zmiany w Bollywoodzie obecnie, czy jest to tylko tymczasowe wzburzenie wywołane właśnie między innymi tym głośnym samobójstwem? Wydaje mi się, że to jest tymczasowe wzburzenie, że ostatecznie o tym, czy dany aktor, aktorka zostanie obsadzona w głównej roli w filmie, decyduje to, na ile producenci oceniają, że ta osoba przyciągnie do kin. To jeszcze możemy za chwilę porozmawiać o kinach, jak się one mają w Indiach, ale w tym klasycznym modelu to zawsze było tak, że główny aktor, bo to raczej był aktor, aktorki zarabiają dużo mniej i dużo rzadziej są pierwszoplanową postacią w filmie, to aktor ma być tym, który przyciągnie ludzi do kin, a tym samym to dzięki niemu film zarobi. I to jest niejako takie zamknięte koło, bo producenci chcą stawiać na rozpoznawalne twarze albo na osoby, które są celebrytami, osoby, które są, o których się mówi, bo dzięki temu to im jakoś tam gwarantuje, że ludzie pójdą do kina, no i film na siebie zarobi. Jest to kino komercyjne, no więc o to chodzi ostatecznie, żeby film na siebie zarobił. I no to jest taki mechanizm, który sprawia, że w ogóle trudno jest, prawda, komuś z zewnątrz się przebić. I zazwyczaj przebijają się rzeczywiście osoby, które są dobre, po prostu potrafią dobrze grać. I ja bym powiedziała, że to nie jest do końca tak, że wśród tych dzieci bollywoodzkich, takie nazwijmy, nie ma utalentowanych osób. Niewątpliwie wśród nich są też osoby zarówno utalentowane, jak i też osoby, które się wychowywały na planach filmowych i którym niejako jest łatwiej wykonywać część zawodów filmowych, dlatego że no, od dzieciństwa przyglądają się swojemu ojcu, czy swojemu dziadkowi, swojej matce i ludziom, którzy wykonują te zawody, więc rozumiem, że jest to łatwiejsze. Natomiast osoby, które są z zewnątrz, to są osoby, które muszą przejść przez takie sito niesamowite, w sensie muszą wygrać tyle castingów, pokonać tyle tysięcy ludzi, żeby tę rolę dostać. Powiedziałabym, że siłą rzeczy te osoby są lepsze, dlatego że one musiały przez to sito przejść. I mamy w Bollywood paru takich dość znanych aktorów, którzy ukończyli najbardziej prestiżową szkołę aktorską w Indiach, National School of Drama w New Delhi. No i powiem tak, jak ja widzę film z tym aktorem, bo to większość są mężczyźni, to po prostu widzę, że ten człowiek potrafi grać, że on jest po prostu dobry. I może być stosunkowo słaby film, słaby scenariusz, nie wiem, coś idzie nie tak, ale ta jedna osoba jest w stanie udźwignąć cały ten film i naprawdę ma się takie poczucie, że warto było ten film obejrzeć. Więc mam wrażenie, że ci ludzie spoza tych dynastii bollywoodzkich są Bollywoodowi potrzebni. Nawet jeżeli nie wykształceni, to mimo wszystko przeszli przez to sito i są dobrze. Rozumiem. Wszyscy tak przewidują, że pandemia niestety będzie wzmacniać jeszcze bardziej
tych, którzy już mieli pozycję w Bollywood, że będzie wzmacniać tę dynastię i będzie dawać jeszcze mniejsze szanse osobom z zewnątrz. Dlatego, że po pandemii producenci będą bardzo uważnie wybierać tych właśnie czołowych aktorów, bo będą wiedzieli, że żyjemy w takich czasach, kiedy trudno jest zarobić na filmach, więc lepiej wybrać pewnego aktora, takiego, co do którego mamy pewność, że przyniesie nam zarobek. No i to najczęściej będą aktorzy, którzy już się sprawdzili, albo aktorzy no po prostu, którzy są rozpoznawalni, też są rozpoznawani przez ich aktywność w mediach społecznościowych. No a to często są po prostu członkowie tych dynastii bollywoodzkich, no, tak. No bo to są osoby, które oprócz tego, że są aktorami, reżyserami, właśnie autorami piosenek filmowych i tak dalej, to są też po prostu celebryci. To są takie celebryckie rodziny. I to jeszcze zanim wejdą do zawodu. Zostawmy na chwilę samych artystów i skupmy się na tym, o czym pani przed chwilą powiedziała, czyli kina, bo Indie miały niesamowicie rozwiniętą sieć kin, przede wszystkim takich lokalnych, nie mówimy o multiplexach, tylko o takich narożnych salach kinowych, często nie za dużych. Co się dzieje teraz z tym przemysłem wyświetlania, a nie kręcenia? Kina w większości regionów się otworzyły. W większości oczywiście w reżimie sanitarnym, 50% obłożenia. Dobrze by było cofnąć się jeszcze przed czasy pandemiczne, dlatego że jeszcze przed pandemią zaczęło się takie zjawisko, które znamy też bardzo dobrze z Polski, a mianowicie tego, że małe kina zaczęły być wypierane przez multipleksy. I to jest coś, co dla wielu osób było trudne, szczególnie takich, którzy od lat chodzili do tych małych kin. Przez małe kino rozumiem kino, które często nie było no jakoś szczególnie małe, ale po prostu było jednoekranowe. I to się w Indiach nazywa małym kinem. Więc kina jednoekranowe rzeczywiście już i tak były w bardzo trudnej sytuacji w 2019 roku. Przypuszczam, że kiedy już wszystko się będzie mogło otworzyć w Indiach, to wiele z tych małych kin po prostu już się ponownie nie otworzy. To był koniec ich życia. Oczywiście, że jest jakoś tam żal tych kin, bo to często były kina, które miały ze sobą po prostu ogromną historię. Architektonicznie są też istotne, bo mieszczą się bardzo często w budynkach z długą, długą historią, prawda? Tak, w pięknych, często pokolonialnych, no, z czasów kolonialnych, pięknych budynkach. To są często kina z niesamowitą historią i też one przypominają o takich czasach, kiedy tych filmów powstawało mniej i kiedy na przykład jeden film był grany przez pół roku w jednoekranowym kinie, więc tam żaden inny film nie był grany, tylko ten jeden. O której godzinie się nie poszło, bo w Indiach filmy przed pandemią można było sobie na 8:30 rano na przykład pójść na poranny seans, one były najtańsze. No i można było o 8:30 pójść na film, a następnego dnia pójść na 19:00 na ten sam film. I w takim małym kinie było załóżmy 8 seansów dziennie. I tak naprawdę wokół tych małych kin się wytworzyła jakaś swego rodzaju kultura też chodzenia do kina. To jest coś, co chyba wraz z pandemią być może częściowo zostało utracone. Atmosfera w tych małych kinach była niesamowita. Ja parę razy byłam w takim małym kinie na filmie typowo bollywoodzkim, czyli na filmie typu Masala, gdzie z jednej strony mamy trochę kina akcji, ale też mamy jakiś romans, mamy starcie dobra ze złem i dobry bohater najlepiej, żeby on był jakimś policjantem. On ostatecznie zwycięży i wszyscy będziemy mogli odetchnąć z ulgą, że dobro zwycięża. Parę razy mi się zdarzyło pójść na taki film do małego kina i jak gdyby niesamowite było to, że oglądanie filmu nie wiązało się tylko z fizycznym byciem w tym kinie i oglądaniem, patrzeniem, tylko z całym doświadczeniem. Osoby niesamowicie emocjonalnie reagują, rozmawiają ze sobą w czasie seansu, komentują, co się dzieje na ekranie, piszczą, krzyczą, wspierają jak gdyby różnymi odgłosami tego bohatera, który właśnie walczy ze złem i chcemy, żeby on zwyciężył. Kina wytwarzały jakąś taką społeczność osób, które tam chodziły i które razem przeżywały te wielkie emocje w tym kinie. Te filmy też częściowo były tworzone dla takich, przynajmniej do niedawna, dla takich małych kin i właśnie dla tych emocji, dla tego wspólnego przeżywania tych filmów w kinie. Teraz pytanie, kto przetrwa pandemię. Wiemy, że oprócz multiplexów, które pewnie przetrwają, bo stoją za nimi duże pieniądze, w multiplexach się już nie krzyczy i nie piszczy. Zdarza mi się też chodzić w Indiach do multiplexów i to zawsze dla mnie jest szokujące, jak z pozoru jesteśmy w tym samym kraju, ale ze względu na to, że już inna klasa społeczna ludzi chodzi tam do kina, do multiplexu, to nawet jeżeli na ekranie jest ten sam typ filmu, w którym ten dobry policjant walczy ze złem i my mu kibicujemy, to nikt nigdy nie będzie tam piszczał i krzyczał i wyrażał swoich emocji. Tak więc przetrwają multiplexy, no i oczywiście nowe całkowicie zjawisko w Indiach, czyli platformy streamingowe, które przypuszcza się, że no niesamowicie zrewolucjonizują przemysł filmowy w Indiach. Już teraz widzimy, że przejmują bardzo wiele filmów i to jest też druga wielka rewolucja. A małe kina, no musimy o nich zapomnieć.
W ogóle rynek technologiczny w Indiach to jest ogromny temat. Zostawmy go na jakąś inną okazję. Natomiast chciałbym zostać przy tych emocjach, o których pani mówiła. Wspominała już pani, że w ciągu pandemii było 10 takich głośnych samobójstw w Bollywoodzie. Jak sprawdziłem, do połowy ubiegłej dekady, czy w drugiej połowie ubiegłej dekady było też 6 takich głośnych przypadków, a oczywiście znacznie więcej mniej znanych i mniej omawianych. Samobójstwa wśród artystów, nie tylko zresztą aktorów, jak sama pani wspominała, tutaj dotyka to też producentów, operatorów i tak dalej, ale generalnie artystów z Bollywoodu mają długą historię. Guru Dutt to był taki wybitny aktor lat 50., który podejmował 3 próby samobójcze i trzecia się skończyła sukcesem w 64. I teraz przy okazji tego, co się dzieje, znów wrócił temat emocji w Bollywoodzie. Ta sprawa, o której pani mówiła, sprawa tych teorii spiskowych, które krążyły, one pokazywały też to, tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co czytałem, że przede wszystkim aktorzy nie mogą w Bollywoodzie pokazywać negatywnych emocji. Nie mogą mówić o swoich porażkach, że nastawienie na sukces jest ogromne i że tak naprawdę jest bardzo mało wśród tych artystów, którzy mówią o zmaganiu się z na przykład depresją. Tak, szczególnie to oczywiście dotyczy mężczyzn, ale to wiemy, że wszędzie na świecie samobójstwa przede wszystkim dotyczą mężczyzn. Mhm. Dość oczywista hipoteza jest taka właśnie, że mężczyźni ze względu na wychowanie mają wyuczoną tendencję do tego, żeby z nikim nie rozmawiać o swoich emocjach i o swoich problemach. I kiedy mężczyzna już... nie płacze. Tak, mężczyźni nie płaczą i też nie mogą okazać słabości, więc gdzieś tam to tłumią w sobie, trzymają to w sobie, te wszystkie swoje problemy, no i ostatecznie są osoby, którym samobójstwo się wydaje lepsze niż porozmawianie z kimś, czy przyznanie się do słabości. Tak, oczywiście Bollywood jest taką przestrzenią, bo widzielibyśmy takie propagandy sukcesu, tego, że no albo ci się w Bollywoodzie udaje, albo musisz odejść. Jest to taka w związku z tym przestrzeń, w której mówienie o swoich słabościach wydaje się czymś takim nie na miejscu zupełnie. To się trochę zmienia, przede wszystkim dlatego, że są osoby, które osiągnęły niezwykły sukces, a jednocześnie są dość otwarte i chcą mówić o swoich problemach psychicznych. Ale to chyba faktycznie są tylko kobiety z tego, ale to są kobiety, to jest niesamowite. Tak, jak na dłoni widać to zjawisko, że mężczyźni, od mężczyzn się oczekuje, że oni będą tymi bohaterami. Zresztą w Bollywoodzie używa się w hindi angielskiego słowa hero, że trzeba być tym właśnie, tym takim bohaterem. I zarówno role wymagają tego od aktorów, żeby oni byli tymi bohaterami, jak i ich odbiorcy czy widzowie wymagają tego od tych aktorów również w życiu, żeby oni byli tymi bohaterami. Często mówi się o tym, że w Bollywood ta granica między tym, co realne, a co nierealne, między tą magią filmową, a rzeczywistością, często się zaciera. I to też widzimy w oczekiwaniach publiczności, że publiczność po prostu oczekuje, że ci aktorzy, których widzą na ekranie i którzy są tymi bohaterami, że oni będą tymi bohaterami również w życiu. I wydaje mi się, że ta presja, szczególnie na mężczyzn, na aktorów jest ogromna. Z kolei na aktorki trochę mniejsza, przez to, że właśnie kulturowo dopuszczamy to, że kobietom bardziej wolno się dzielić swoimi emocjami, uczuciami, jakimiś przemyśleniami dotyczącymi różnych problemów emocjonalnych. Natomiast mężczyzna zawsze musi być tym bohaterem. Zostawmy te największe gwiazdy Bollywoodu i porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym w Indiach w ogóle, ponieważ to nie jest problem, który dotyczy tylko gwiazdorów. W tym przypadku jest to jednak klasa w pewnym stopniu uprzywilejowana, przynajmniej finansowo, jeżeli chodzi o te gwiazdy. Natomiast Indie są krajem, który w Azji Południowej zmaga się z największą liczbą samobójstw spośród wszystkich krajów regionu i zmaga się też z problemem dostępu do opieki zdrowotnej w przypadku właśnie jakichkolwiek zaburzeń psychicznych i to dotyka w zasadzie wszystkich klas społecznych, jak się okazuje. Rzeczywiście to dotyka wszystkich klas społecznych. Nie mamy jeszcze statystyk za 2020 rok. To będzie na pewno dość ciekawe, dlatego że bardzo wiele osób straciło pracę, nie tylko w przemyśle filmowym, ale w bardzo wielu innych branżach. To, co dla mnie jest najciekawsze w tych statystykach, to przede wszystkim to, że 2/3 wszystkich samobójstw popełniają osoby ubogie. I to są osoby, które nigdy nie trafią do żadnych mediów. A one zawsze pozostaną, prawda, zawsze zostaną anonimowe, no tak. Ewentualnie zostaną jakimś newsem w mediach lokalnych, który gdzieś tam się ukaże na 5. stronie w jakiejś gazecie lokalnej. Tak, i to są osoby, które są klasyfikowane jako ubogie, to znaczy zarabiają mniej niż 100 tysięcy rupii rocznie, czyli gdybyśmy chcieli to na złotówki przeliczyć, zarabiają mniej niż 5,5 tysiąca złotych rocznie. Rocznie, tak. Więc to są osoby, które albo pracują na dniówki, albo są to osoby, które zmagają się z bezrobociem, czasem gdzieś tam na czarno pracują, albo osoby, które wykonują po prostu bardzo niskopłatne zawody, służący, kierowcy autobusów, osoby pracujące w fabrykach.
To są te osoby, które najczęściej sobie odbierają życie. No i oczywiście taka bardzo charakterystyczna grupa wewnątrz tej grupy to są ubodzy rolnicy, którzy nie są w stanie się utrzymać z ziemi, którą uprawiają i decydują się ostatecznie popełnić samobójstwo, zazwyczaj w bardzo okropny sposób poprzez zjedzenie pestycydów czy jakichś środków, które używają na swoich własnych polach, żeby chronić się przed szkodnikami. Więc to jest taka grupa bardzo charakterystyczna, też się mieści w tych 2/3 wszystkich samobójstw, które właśnie dotyczą tych osób ubogich i znowu tutaj jest bardzo wielu mężczyzn. Jest też taki wątek, że w Indiach mało kto szuka pomocy, ponieważ na miejscu są 22 języki lokalne i w większości z nich nie ma określeń na właśnie zaburzenia psychiczne, na depresję. Jest też taki stereotyp, nawet sprawdziłem, był taki sondaż w 2016 roku, Narodowy Sondaż Zdrowia Psychicznego, tak można by to przetłumaczyć, National Mental Health Survey, w którym przebadano mieszkańców 12 stanów i znaleziono łącznie ponad 50 określeń na osoby zmagające się właśnie z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, określeń, które były negatywne. Również postrzeganie takich osób było takie, że to są ludzie, którzy są leniwi, którym nie można ufać, którzy kradną i tak dalej, i tak dalej. Czy ta atmosfera społeczna sprawia, że ludzie boją się sięgać po pomoc, czy nawet nie wiedzą, że takiej pomocy potrzebują? Myślę, że w dużej mierze oni nie wiedzą, że takiej pomocy potrzebują. Rzeczywiście w wielu miejscach, szczególnie w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, choroba psychiczna się kojarzy z właśnie takimi osobami, które zawsze były w przestrzeni społecznej indyjskiej, czyli osobami, które cierpią na poważne choroby i w związku z tym żyją gdzieś na marginesie życia społecznego. Czyli są takimi wyrzutkami, odludkami, jakimiś takimi osobami, które no gdzieś tam wszyscy wiedzą, że po wsi chodzi taki pan, prawda, i on jest taki dziwny, taka no, dziwna osoba, która czasem bywa też na przykład agresywna. Ogólnie tak, to jest stereotyp osoby zmagającej się z chorobą psychiczną w Indiach. W związku z tym osoba, która jest na przykład, cierpi na depresję, dlatego że straciła pracę, ma problemy z utrzymaniem rodziny i te jej problemy się pogłębiają, ta osoba w ogóle nie kojarzy siebie z problemami psychicznymi, prawda? Bo ta osoba chora psychicznie to jest ten tam dziwny pan, który czasem tam na kogoś krzyczy, chodzi po ulicy w jakichś tam łachmanach i to jest osoba chora psychicznie, a nie ja. Druga sprawa, oczywiście nawet jeżeli osoba by pomyślała, że potrzebuje pomocy, no jest pewna stygmatyzacja związana z tym, że z tym szukaniem pomocy i z tym, że to znaczy, że osoba musi komuś jeszcze powiedzieć o tym, że ma problemy psychiczne. No a trzecia sprawa jest związana z tym, co też pan powiedział, czyli dostępnością. W Indiach model służby zdrowia jest taki, w którym większy nacisk jest mimo wszystko położony na prywatną służbę zdrowia. To jest ta służba zdrowia, która zapewnia pomoc, opiekę zdrowotną we wszystkich obszarach. No i w związku z tym na dostęp do służby zdrowia no nie wszystkich stać. Jest też oczywiście publiczna służba zdrowia, ale tutaj no dostęp jest ograniczony. Tak naprawdę osoby, które korzystają w Indiach z publicznej służby zdrowia, to są po prostu osoby ubogie. Wejdę pani tylko w słowo, bo w tym samym roku 2016, z którego był ten sondaż o negatywnym postrzeganiu i stereotypizowaniu osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi, sprawdziłem też dane Światowej Organizacji Zdrowia, że na każdy milion obywateli w Indiach przypadało 3 psychiatrów. Tak, to jest jeden z najniższych w ogóle odsetków na świecie. Tak, Indie mają w ogóle stosunkowo niewielu lekarzy na tam 100 tysięcy mieszkańców i rzeczywiście jeśli chodzi o psychiatrów, ich jest 3 razy mniej niż rekomendacja WHO. Więc naprawdę ich jest niewielu. Jeszcze proszę na to nałożyć właśnie fakt, że część z nich pracuje w prywatnej służbie zdrowia, więc trzeba zapłacić, żeby do nich pójść. No i w rezultacie tych pracujących w publicznej służbie zdrowia jest już w ogóle całkiem, prawda, niewielu, więc ten dostęp jest no, naprawdę niewielki. Ale trzeba z drugiej strony powiedzieć, że rząd indyjski widzi to, jako rozpoznaje już tę kwestię zarówno chorób psychicznych, jak i samobójstw jako ważny problem społeczny. Teraz też być może pandemia znowu częściowo pokrzyżuje te plany, ale od paru lat są już plany, żeby właśnie doinwestować mocno tę gałąź służby zdrowia. Więc zobaczymy, rzeczywiście przynajmniej mamy tę podstawę, to znaczy jest to rozpoznanie, jest to uznanie, że rzeczywiście to dla Indii jest bardzo poważny problem społeczny. A czy jest jakiś mechanizm społecznego radzenia sobie z właśnie różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, ale nawet z depresją? Mówię o mechanizmie pozamedycznym, czy na przykład organizacje religijne wyciągają jakąś rękę do tych osób, czy jest to jednak z ich strony też nierozpoznane? Warto powiedzieć, że
eksperymentuje się w ogóle z leczeniem czy z terapiami chorób psychicznych i szczególnie w Indiach te różne takie alternatywne terapie. Wiem, że alternatywna terapia, kiedy to mówię, to się kojarzy oczywiście z czymś strasznie szkodliwym, ale tutaj nie mówimy o szkodliwym zjawisku, które by prowadziło do tego, że ludzi się na przykład, nie wiem, oszukuje, że jeżeli będą brali jakieś tam specyfiki, to zostaną wyleczeni, tylko raczej chodzi mi o terapie alternatywne, które są wprowadzane czy testowane przez psychiatrów, takiego wsparcia na poziomie społeczności. Musimy się pogodzić z tym, że przede wszystkim nie we wszystkich społecznościach, nie we wszystkich kulturach lekarz, psychiatra, który przyjeżdża na przykład do jakiejś wsi, żeby leczyć potencjalnie osoby, to jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że to jest tak osoba z zewnątrz, której trzeba byłoby zaufać, to są małe społeczności, to nie jest taka kultura, która by była gotowa na tego typu model. Dlatego myśli się o i testuje się różne alternatywne rozwiązania, takie jak na przykład szkolenie osób pochodzących z danej społeczności, żeby te osoby miały podstawową umiejętność identyfikowania chorób psychicznych. I to ta osoba jest taką osobą w społeczności, która rozmawia z osobami, te osoby ją znają, ufają jej, więc na tyle, na ile ta osoba może też zaoferować osobom z problemami jakiegoś rodzaju wsparcie, a jeżeli będzie już zidentyfikuje, że osoba ma poważny problem, może wykorzystując swoje zaufanie namówić osobę, żeby na przykład pojechała do miasta, porozmawiała z takim lekarzem, który jej tam w mieście pomoże. Wydaje się, że dla krajów takich jak Indie to może być o wiele bardziej skuteczny model niż taki model klasycznej psychiatrii. Aczkolwiek tu mówimy oczywiście o małych miastach i o wsiach. Indie oczywiście są bardzo zróżnicowanym krajem, skrajnie bym powiedziała zróżnicowanym krajem. Oprócz tej właśnie przestrzeni, w której te eksperymenty są niezbędne, bo inaczej to nigdy nie zadziała. Mamy też duże miasta, czy średnie, większe miasta, wielkie metropolie, w których życie wygląda zupełnie inaczej, dostęp do służby zdrowia wygląda inaczej, bo prawda, mamy przychodnie wszędzie, w każdej dzielnicy, w których to przestrzeniach wydaje się, że taki klasyczny model pomocy osobom w jakimś kryzysie zdrowia psychicznego na pewno sprawdziłby się o wiele lepiej niż takie podejście społecznościowe. Więc wydaje mi się, że to jest ogromne wyzwanie w Indiach. Mamy pewne statystyki, one nam trochę mówią, mamy ten problem częściowo rozpoznany, ale te rozwiązania muszą być bardzo, bardzo zróżnicowane w zależności od tego, komu chcemy pomóc, więc ten Narodowy Program Zdrowia Psychicznego w Indiach, no to jest ogromne wyzwanie. Jak skutecznie pomagać tym bardzo wielu grupom, bo z tych statystyk też jasno widać, że właśnie 2/3 osób, które popełniają samobójstwa, to są osoby ubogie. Ale mamy też tę 1/3 i to są osoby z klasy średniej, dzieciaki, które nie wytrzymują presji, bo rodzice zainwestowali oszczędności swojego życia w ich studia i teraz te dzieci wiedzą, że jeżeli nie dostaną dobrej pracy po tych studiach, no to koniec, prawda? No bo to jest wszystko to, co ci rodzice jakby pracowali całe życie, żeby im dać tę szansę. Tak, i to są osoby, które też jakoś ten system powinien zauważać, powinien do nich docierać. No i wreszcie mamy osoby, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli te osoby, które są z klasy wyższej. Tak. I wydaje się, że żadne problemy, prawda, ich nie dotyczą. To są te osoby, które tam sobie żyją w tych chmurach ze swoimi milionami rupii. I no właśnie, przecież to jest życie jak ze snu i tak, a mimo wszystko no, okazuje się, te osoby też popełniają samobójstwo. Zakończmy właśnie na tym naszą rozmowę, a mianowicie w tym zalewie filmów bollywoodzkich, których do pandemii oczywiście powstawało co roku bardzo dużo, zaczęły się pojawiać takie, w których głównym tematem były zmagania z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Zaczęło się jeszcze w 2007 roku od filmu wyprodukowanego zresztą przez Amira Khana, który też jest bardzo znaną gwiazdą bollywoodzką i ten akurat dotyczył dysleksji, ale później mieliśmy cały szereg innych. Pominę tytuły, ale one się zmagały między innymi z zaburzeniem dysocjacyjnym tożsamości, z właśnie samobójstwami, z depresją, z całym szeregiem różnych tematów. I czy Bollywood ma szansę właśnie przez swoje masowe dotarcie, ale też przez to, jakie emocje budzi mimo wszystko wśród znacznej części tego społeczeństwa, nawet jeżeli w multiplexach nie tak gorące emocje jak w tych tak zwanych małych kinach. Czy Bollywood może być w związku z tym jakąś taką siłą społecznej zmiany, jeżeli ludzie oglądają te filmy na przykład o dyslekcyjnym chłopcu albo na przykład o mężczyźnie, który myśli o samobójstwie, bo właśnie nie spełnia tych oczekiwań związanych z sukcesem w życiu? Czy publiczność zaczyna o tym dyskutować, inaczej postrzegać zmagania część swoich rodaków?
Na pewno tak. Oczywiście te filmy, jak to w każdej kinematografii, są gorsze i lepsze. Mamy też filmy, które są o kryzysie zdrowia psychicznego i które są całkiem nieudane i szczerze byśmy powiedzieli, proszę nie iść na ten film. Nawet jeżeli jest na bardzo ważny temat społeczny, to jest po prostu zły film. Wydaje mi się, że kino bollywoodzkie często nie spełnia tej roli, o której pan mówi, przez to, że te filmy są trochę oderwane od rzeczywistości. Zresztą kino bollywoodzkie zawsze tym miało też być. Miało pokazywać jakiś świat jak ze snu. I w sumie od niedawna kino bollywoodzkie tak na szerszą skalę mówi o problemach zwykłego człowieka. I w taki realistyczny sposób też to przedstawia. Parę lat temu, obawiam się, że już 10 lat temu, wszedł do kin taki bardzo głośny film Trzech Idiotów, Three Idiots, który opowiadał o presji właśnie, która jest wywierana na młodych ludzi, których rodzice inwestują w oszczędności życia, żeby te osoby skończyły studia inżynierskie, lekarskie czy inne tego typu, a te osoby nie są w stanie na przykład tych studiów skończyć i w związku z tym myślą o samobójstwie. Jeden przypadek właśnie takiego studenta, który popełnia samobójstwo i jeden z trzech głównych bohaterów również, tych tytułowych Trzech Idiotów, też próbuje, czy myśli o samobójstwie. I ten film był niezwykle popularny, był też bardzo dobry i po nim się też odbyła ogromna dyskusja społeczna o właśnie tej presji wywieranej na młodych ludzi. I miałam wrażenie, że to jest wreszcie ten moment, kiedy rzeczywiście Bollywood spotkał się z rzeczywistością i rzeczywiście kino bollywoodzkie ma potencjał, żeby zacząć taką debatę i żeby naprawdę dokonać jakiejś zmiany. Ale do tego potrzebne są filmy, które są naprawdę dobre i naprawdę nie mówią o wydumanych przypadkach i o jakichś historiach, które są sztuczne. Tego niestety też w Bollywood nie brakuje. Zobaczymy właśnie, jakie będzie to kino bollywoodzkie po pandemii. Czy ono nie wpadnie znowu w ten tryb, w którym jest tylko tym kinem, które ma dostarczać rozrywki, ma się sprzedawać i ma prowadzić do wielkomilionowych zysków dla inwestorów. Czy będzie tam przestrzeń właśnie na takie filmy też wrażliwe społecznie. Bo one rzeczywiście w ostatnich latach, szczególnie w ostatnich 10 latach, zaczęły się pojawiać. Wiadomo, że to nie są filmy, które przyciągną miliony widzów do kin i będą budzić te szalone emocje w kinie, w którym zawsze dobro zwycięża. To są, wiadomo, dużo bardziej skomplikowane historie. Miejmy nadzieję, że w kinie bollywoodzkim po pandemii będzie przestrzeń również na takie historie. Będziemy to kończyć sprawdzać. Wszyscy, którzy są zainteresowani Indiami, ale też po prostu kinem. Dziękuję za tę dzisiejszą opowieść. Przypomnę, że dziś moim gościem była dr Weronika Rokicka, indolożka z Katedry Azji Południowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTubie. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!